przygotowaliśmy dla Państwa dwie próby motoryzacyjne, czyli będziecie mieli okazję na to, żeby troszeczkę porywalizować, ale też trochę się pouczyć. Jesteśmy w Sobieniach na lotnisku prywatnym. Macie tutaj do dyspozycji jeździmy sobie z instruktorami, dwoma samochodami, Golfem, z nakładkami na tylne koła, taka symulacja pościgu, prawie jak moje BMW. Tak, prawie, ale jesteśmy z jakiegoś powodu. Tak, jesteśmy z tego powodu, że jest prezentacja nowego roadshow Success, które ma miejsce w 2016 roku. Na roadshow będziemy wprawdzie jeździć, a w zasadzie to uczestnicy będą jeździć czym? Volkswagenem Scirocco. Tymi wyścigowymi, tak, wyścigowymi, czyli nie jakieś tam pseudo wyścigówki zmontowane na jakiś event, tylko faktycznie do sportu przygotowane są. To dopiero w czerwcu, wtedy rok show. Mamy dzisiaj, właściwie mnie, Magda, bawi się tym, więc zobaczcie, co się działo. Bemką, jest tylnonapędowa, ale samochodem przednionapędowym jeszcze nie driftowałam. Mam taki trochę pseudo-drift, natomiast spore zaskoczenie. Skąd ten uślizg tylnej osi? Nakładki na koła są zamontowane. Co ciekawe, nakładki się montuje w ten sposób, że po prostu spuszcza się powietrze i się je zakłada, później pompuje. I fajne wrażenie, tylko no oczywiście wszystkie systemy, które blokują dalszą jazdę, więc tak naprawdę on cię uślizgu, od razu się wszystko uruchamia i trochę czar pryska, koniec zabawy, ale polecam, żeby spróbować. Z pewnością do takiej edukacji, takich szkoleń dużo, dużo lepsze niż oczywiście troleje, a no fajnie by było płyty poślizgowe i tym podobne, ale to też jest dobry sposób taki zastępczy. Co robimy do końca nie wiem, ale chyba chodzi o to, żeby mieć peryferyjne widzenie. Tak. I będziemy naciskać lampki. Pan będzie mi przeszkadzał. O, zgasła, widzisz? A nie. To, żeby zwiększyć okay. peryferyjne widzenie okay. i reagować na te czynniki, które mogą gdzieś być, a to ma być taki czynnik rozpraszający. Tak. Dobra, to sprawdźmy, jak się idzie. Nie trzeba uderzać, wystarczy tak przed tym. Dobra, to tak startujemy. To jak zgasimy, to jest do sekwencji. Bartek, pomóż!
Drugie ćwiczenie za tobą. Drugie ćwiczenie za mną. Łatwo nie było. Znowu wina instruktora, że mi trochę nie poszło. Trochę się gubię z tymi skupkami, no ale czas kajotasów już minął. Jeździmy sobie Audi TT-ką. Fajnie, mamy cztery lampki zamontowane. No i musimy, ta, która nam się czerwona zapali, po prostu ją zgasić. Nie musimy walić mocno po lampce. Wystarczy, po prostu machniemy sobie wokół niej ręką. Natomiast coś ciekawe, tam jest slalom, tam jest dosyć wąsko. Hmm. Boże, moja praca na kierownicy tragiczna, ale to przez to, że musiałam po prostu puszczać kierownicę, znaczy jedną rękę puszczać, żeby pomachać przed światełkami. I co? Gdyby nie instruktor, to znowu na instruktora, który pomylił moją trasę, to byłoby super.